Cześć, tutaj Krzysiek. Tym razem chciałem przedstawić strategiczną grę Cities. Gra troszeczkę niedoceniona moim zdaniem, ponieważ dużo osób skupia się na wielkim oczywiście konkurencie grze SimCity, a według mnie ta gra naprawdę ma duży potencjał i przede wszystkim pozwala tworzyć na naprawdę ogromne miasta. Tu jest miasto, które już tworzyłem. Nocny widok. Wyjdziemy sobie stąd. Ja to zacznę jeszcze raz grać. Musiałem sobie powtórzyć po prostu zasady, jakie tutaj panują w tym świecie. Nie chciałem tego robić tutaj od razu. Ale stwórzmy sobie coś nowego. Nowe miasto. Oczywiście każda tego typu gra ma swoją mechanikę. Te gry nawzajem ze sobą tam czerpią. Oczywiście ta bardziej czerpie ze SimCity. Ale wykorzystuje też fajne, różne, nowe, autorskie rozwiązania. Dobra, zacznijmy sobie. O, może takie mgliste wzgórza. O. Lub taki do rzeczy. Niech jest takie do rzeczy. Niech to będzie. Później tam zrobimy jakieś następne rzeczy. Nazwy miasta. Tutaj patriotyzm lokalny. Nazwijmy sobie tę. Nazwijmy sobie. Miasto Żory. Zaczynamy. Zobaczymy, jak to tutaj się uda. Jak tutaj się to uda rozwinąć. Powiem tak, gra jest do kupienia teraz naprawdę za nieduże pieniądze. Jak ktoś ma w sobie taką potrzebę budowania, chciałby sprawdzić się w roli administratora dużych miast, to tutaj naprawdę jest tutaj w tym duży potencjał. Grałem też oczywiście w SimCity, ja wiem, jak tam są różne inne rzeczy, tam ta gra skupia się na troszeczkę innych aspektach. Też ją może pokażę w przyszłości, bo też ją pograłem. Natomiast z tych dwóch gier, to ta zdecydowanie bardziej przypadła mi do gustu. Dobra, zaczynamy. Tutaj tak się kręci, to jest taki ćwierkacz, odpowiednik jakby Twittera. On tam tutaj będzie jakieś informacje dawał w ciągu rozgrywki. Okej, ja już tu pominę ten samouczek. Masz tutaj pierwszy kwadracik. W środku sobie płynie rzeka. Mamy drogę, mamy po drugiej stronie drogę. Może zaczniemy budować od tej strony. I tradycyjnie w tego typu grach zaczynamy od budowy drogi. Zrobię to tak. A tu zrobię drugą stronę. O, tak. I budujemy. I teraz klasyka gatunku. Mamy drogę. Przy każdej drodze znajdują się obszary do zagospodarowania. Na razie mamy dostępne trzy aspekty, czyli rejon mieszkalny. Tu możemy nakazać, aby się osiedlali nasi mieszkańcy. I tak zrobimy. Damy tutaj. Tutaj na razie nie, bo tu zbuduję potem drugą drogę. Albo jeszcze tak zastanawiam się nad tym. Czy tu mogę. O! Zrobimy takie coś. Niech tak będzie i dzięki temu mogę tutaj spokojnie i bezpiecznie też zbudujmy domki. Na razie ilość domków w naszej wiosce, ilość mieszkańców, ilość domów 0. Musimy poczekać, zobaczymy co pan ćwierkacz. Aha, informacje ogólne. Tu jest dużo zablokowanych rzeczy jeszcze, to się będzie wszystko odblokowywało w miarę postępów i już widać, budują. Tworzą się tutaj, o, przyspieszymy troszeczkę czas, żeby tak nie czekać. Mamy takie cenne, różne informacje od twórców gry. O! Osoby się wprowadzają. Wprowadzają się. Ja już wiem, że teraz... O, właśnie. Tu pojawił się brak wody, brak prądu. Zacznijmy od prądu. Kiedy przełączamy na budowę elektrowni wiatrowych, mamy takie ciemne obszary na mapie zaznaczone. To są miejsca, gdzie wieje silny wiatr, co powoduje, że jest troszeczkę więcej energii. Ja go tutaj zbuduję w tym miejscu na razie. Niech, o, niech będzie tutaj. I będę musiał dostarczyć tutaj do tej parceli ten prąd linią. I to już jest. Dlaczego tu zbudowałem, a nie tam gdzieś wyżej? Z prostej przyczyny. Ponieważ muszę zbudować również pompy wodne. Pompa wody wymaga również do zasilania prąd. Oczywiście mogłem pociągnąć ją w tą stronę, ale zrobię to tutaj. Pompę wodną możemy zrobić... Tak, w tym miasto się będzie rozwijało, więc to jest tylko... To nie ma takiego aż znaczenia w tej chwili, ale zróbmy to na przykład na środku mniej więcej. Gdzieś tutaj. I teraz musimy zrobić tak. Jeszcze rura ściekowa. Niestety będziemy wylewać do rzeki.
i budujemy tutaj rury. Połączymy sobie stąd. Od razu mówię, to są rury dwukierunkowe. Kiedy zbliżymy, zobaczymy, o co chodzi. Jedną rurą jest dostarczana woda świeża, drugą są ścieki zabierane i tutaj są wylewane. Na razie to musi tak wyglądać. Później będziemy mogli zrobić stację uzdatniania wody, ale to wymaga 18 tysięcy mieszkańców. I tu następny fajny feature tej gry. Tutaj jak sobie klikniemy, o, na miasto, mamy kolejne etapy, takie kroki milowe. Co się odblokuje po osiągnięciu kolejnej liczby ludności. Tutaj widzimy, na początku musimy osiągnąć osadę, później wieś, miasteczko i tak dalej. I to odblokowuje kolejne nowe elementy rozgrywki. Tu widzimy, że pojawiło się zapotrzebowanie na obszary usługowe, co też sobie tutaj od razu zrobimy. Tutaj i tutaj, miejsca pracy, a tutaj będzie przemysł. Zrobię to tutaj. Tu może będzie też dobre rozwiązanie. Niech to na razie tak jest jak teraz. Tu jeszcze też przemysł. Chociaż nie mam tyle mieszkańców, więc to jest troszeczkę bez sensu na razie. Niech tam się rozwija to. Przyspieszymy jeszcze troszeczkę bardziej. O, już się budują. A ja tu skupię się na budowie drogi. Drogi mamy różne też, do wyboru, do koloru. W zależności od tego, co chcemy robić. I tutaj jest też fajna rzecz, możemy robić drogi kręte. Nie musimy trzymać takich pod kątem prostym dróg. Możemy tutaj zrobić takie zabijasy. To oczywiście marnuje przestrzeń. Ja tutaj nie lubię takich gier, znaczy nie lubię takich plansz, nie lubię robić takich miast ze zmarnowanej przestrzeni, ale tutaj naprawdę można później dokupywać do naszego terenu następne takie kwadraty. Więc tutaj miasta są ogromne i można się też pokusić o takie, o taką drogę. Ja tu właśnie też teraz tak zrobię. Co się tu będziemy bawić, prawda? Zróbmy sobie taką drogę. W końcu to jest, na razie to nawet nie jest wioska. To jest taka, o, mieścinka. Zróbmy sobie tutaj jeszcze dalej nawet, o. Będzie taka kręta droga. Jak to na wsiach. O, tutaj. Tu jeszcze, o, możemy zrobić teraz taką bardziej, bardzo krętą drogę. Tu będzie moje taki, może jakaś taka dzielnica luksusowych domków powstanie. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. I tutaj sobie jeszcze, o, jeszcze pojedziemy dalej. Nie chciałem, to zrobimy tak, o. Tak. I zakręcamy. O! Stworzyły tu się takie pola. Miejsca na domy. Tutaj od razu zrobimy sobie też jakieś domki. Zaznaczymy sobie. Niech już się tutaj wprowadzają. Oczywiście, jak będą chcieli. Co tu jeszcze fajnego z tym prądem? Ja tu dostarczyłem prąd z naszego wiatraka. Tutaj u góry jest aktualne zużycie. Już widzę, że jesteśmy na takim limicie. Ja tutaj jeszcze zrobię jeden ten wiatrak. Myślę, że nawet może gdzieś tutaj go zamontujemy. O! Zrobimy go tutaj. I podłączymy. Wystarczy, jak do tego zasięgu dodamy tą trakcję. O, i ten prąd będzie tutaj płynął. Produkcja energii 12. I to tu fajnie wszystko wygląda. Domki się wprowadzają. Mieszkańcy się wprowadzają do naszych domków. Tutaj nie ma wody. Tu musimy zapewnić. O, robimy sobie to tak, żeby pokryć maksymalnie. To jeszcze zrobimy tak. Tu jest jeszcze jakiś problem. No, w tym momencie mamy cały ten nasz zagospodarowany ściekowo. Nie musimy się martwić o niedobory ścieków. Tutaj sobie pobudujemy te domki. O, tu jeszcze coś widzę. Jakiś problem z wodą, tak? Uuu, niestety tak. Dobrze. Tutaj nie będzie zmarnowana ta rura, to jeszcze pójdziemy później dalej. Pójdziemy, więc spokojnie. Widać, że mamy odblokowano nam panel ekonomia. Możemy teraz regulować pewne rzeczy. Tutaj później dojdzie więcej rzeczy. Możemy przeznaczać więcej pieniędzy na efektywność usług elektrycznych, czyli tamte nasze elektrownie wiatrowe i
przedsiębiorstwa, na przykład dostarczające wodę i ścieki. To spowoduje, że koszty nam utrzymania wzrosną, ale jednocześnie zwiększy się wydajność. W sytuacjach jakichś kryzysowych, kiedy będziemy potrzebowali... więcej opcji, ja to wiem, ale na razie to zostawimy, to tak jest. To są rodzaje wypełnienia. Tutaj potrzebny jest jeszcze, widzę, przemysł, żeby się bardziej rozwijał. No niech jest też tak, proszę bardzo. Jakieś takie małe firmy. I domy. Oczywiście domy. Tutaj nie będą zadowoleni ci mieszkańcy, ponieważ... Ale tak, stopniowo niech się tutaj rozwijają. Niech się wprowadzają. Ilość mieszkańców przybywa. Jest w porządku. Także bardzo fajnie to wygląda na razie. Jeszcze rzucimy sobie okiem. Tutaj usługi. Możemy sobie każdy budynek kliknąć, zobaczyć ile, na przykład tutaj są budynki usługowe, ile pracuje. W domku możemy zobaczyć ile osób mieszka, ile jest dzieci, ile jest dorosłych i jaki jest poziom edukacji. O, mamy kolejny punkt milowy. Osadę. Możemy teraz regulować podatki, brać pożyczki również, szkoła podstawowa, klinika, wysypisko. To są ważne elementy, którym musimy się od razu zająć. Jak to wygląda z góry? Jak to widać, jest to taka wioska, kręta dróżka. Tak to bywa właśnie. Tu odblokowano na dole następne rzeczy. Wysypisko. Musimy wyznaczyć miejsce, gdzie będą gromadzone odpady. Skoro już tutaj zrobiłem tą strefę taką przemysłową, to tutaj zrobię po prostu teraz, ale może już prostą drogę, to tutaj zrobimy... O! Niech tutaj gdzieś te odpady się gromadzą. O! To bardzo negatywnie wpływa na otoczenie, ale tu jest strefa przemysłowa i mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś znacząco na rozwój sytuacji. O, tu jeszcze zrobimy... Przedłużymy sobie wodociąg. Teraz klinika. Klinika, no wiadomo, ona musi mieć zasięg. Kiedy przykładamy ją do drogi, to widzimy, jak daleko będą mieli mieszkańcy do tego obiektu. Ja tutaj zrobię ją w tym miejscu, ponieważ tutaj planuję dalszą rozbudowę domków. O, i już jak ładnie to wpłynęło na wszystkich mieszkańców w pobliżu. Także bardzo fajnie. Tutaj zaznaczymy, niech się wprowadzają. Tym bardziej, że jest teraz już klinika. Dalsza, o, edukacja. Szkoła podstawowa. Kolejny ważny element. Może zróbmy ją sobie, chociaż nawet może tutaj gdzieś, żeby ten zasięg był taki jak największy. O! Udało się. Tutaj jest poziom zadowolenia. Wyrażony takim właśnie emotikonkiem. Zobacz jak prąd. 12 na 12. To jest problem. Musiałbym pójść w elektrownię węglową, zanieczyszczenie środowiska, energia, ale 40 tej energii będzie produkowane. No, nie wiem, nie wiem czy w to iść. Na razie zostawmy to może tak, jak jest. Zbiorę to, co mówiłem na początku. Zwiększę nakłady na energię o 25% i to nam powinno spowodować, tak, jest zwiększenie wydajności urządzeń. I czekamy. Przyspieszymy sobie czas. Ilość mieszkańców przybywa. Zobaczmy sobie, tu jest sklep ogólnospożywczy, tu jest szkoła, uczniowie, 100 uczniów, bardzo fajnie, wprowadzają się. Tutaj widać fabryki jak dymią, tu jest ta moja przemysłowa strefa. Na razie mieszkańców 565. Tu jeszcze jest dróg, odnośnie coś, co jest fajnego. Tego tak trudno gdzieś tam znaleźć, na przykład możemy też robić drogi wyższe. Możemy budować jakby takie... O, kiedy naciśniemy page up na klawiaturze lub page down, możemy budować kaskady. To jest... One są drogie oczywiście, bardzo drogie, ale mogą nam pozwolić dopasować... O, tu możemy zrobić... Dopasować, nie niszcząc jakichś tam tkanek, którymi się tam męczyliśmy, transport. Mogą nam ułatwić transport z jednego końca mapy na drugi. Fajna, fajna rzecz, o czym nie ma tak bezpośrednio tutaj pokazane w samouczku. Trzeba dojść. Ja to trafiłem przypadkowo na to tutaj sobie gdzieś, powiem szczerze. A bardzo fajna rzecz, naprawdę. Super. Tego brakowało w innych grach tego typu. Skoro mamy tutaj wioskę, to mamy też tutaj drogi żwirowe. To są też inne rodzaje dróg, pasmówki. O, to się odblokuje. Też cała komunikacja tutaj jest.
O, co się dzieje z wyciągami? Nic się nie dzieje. Jest zapas, więc o co chodzi? Niepokojący tweet się pojawił. Dobrze, ale teraz tak, o czym mówiłem? Co tutaj chciałem zrobić? Aha, już wiem. Skoro jest to taka wioska, 600 mieszkańców, to jest taka mieścinka, maleńka. O, tu jest faktycznie jakiś problem. Aha, jeden z obiektów. Nie ma wody. No trudno, ale już go... Już to naprawiamy. Droga. Droga żwirowa. Droga żwirowa, dwupasmowa droga żwirowa nadająca się na drogę boczną. Małe natężenie ruchu. I o to nam tutaj też chodzi. I tutaj sobie też takie coś zrobimy. Może teraz, może gdzieś... O, tu będzie taka boczna odnoga. Albo tutaj gdzieś. No, tam coś jeszcze, tam coś było już. Ale niech będzie, trudno. Tutaj zburzymy to, ale chcę tutaj zrobić też taką wiejską dróżkę. I tutaj zrobimy sobie też domki. Tu mogą być domki. A, tu możemy zrobić jeszcze teraz strefy handlowe. W środku wioski. Niech jest. Takie sklepiki może. Biedronki takie powstaną. Zrobię tutaj jeszcze odnogę troszeczkę tej takiej krętej drogi. No to się może łączyć z tą żwirową. Nie ma żadnego problemu. I tutaj zrobimy sobie też na jakiś taki większy sklep. No za chwilę też to. O! Może być. Woda. Woda, jak tu wygląda sytuacja? No, myślę, że jest w porządku. Tu możemy zrobić całkowicie spokojnie strefę przemysłową jeszcze rozwinąć, ponieważ i tak tutaj jest skażona ta ziemia wokół tego wysypiska, tam nikt nie będzie chciał mieszkać na pewno. Zaraz utrzymujemy nadwyżkę i to jest fajne, przyspieszymy czas. Mieszkańcy się wprowadzają. Deszczyk pada, nawet się to fajnie ogląda. Kiedy to nagrywam, to jest temperatura na zewnątrz 35 stopni. Więc tutaj taki delikatny chłodzik pewnie z tego bije. Okej. Okay. Tak to miasto moje wygląda na tym etapie gry. Ekonomia. Rzucę okiem na produkcję energii 15. Na granicy jesteśmy. Na granicy. Będę musiał na pewno tutaj coś zrobić. Zastanawiam się, czy nie iść w kierunku tej elektrowni węglowej. Będę mógł wtedy zniszczyć te wiatraki. One już potrzebne nie będą. To spowoduje kolejny wzrost dochodów. No ale nad tym się zastanowimy za chwilę. Na razie musimy kolejny pułap osiągnąć mieszkańców. Rzućmy okiem, jak daleko jesteśmy. Aha, 900 mieszkańców. Dobrze. To już niedługo. Tu pokazany jest we wskaźniku zmiana na tydzień, ile przybędzie. Więc jakieś tam, myślę, 4 tygodnie i będziemy mieli już ten etap za sobą. Zobacz, jak pan ćwierkacz. Stare tylko wpisy. Możemy spokojnie przyspieszyć. O, 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 z energią elektryczną i tu tego się właśnie bałem. Ale pieniądze mam w sumie, więc myślę, że pójdziemy w tą elektrownię. O. Niech to tak będzie. Niech to tak będzie. Tu jest koszt. Mamy teraz ogromną nadwyżkę energii elektrycznej. Na razie nie będę burzył tych wiatraków, ponieważ niewiele mi to pomoże. I tak mam nadwyżkę finansową, więc tym się na razie nie przejmuję. Grunt, że ilość mieszkańców nam też rośnie. O, tu możemy też jeszcze pobudować. Niech się budują te domki. No, muszą mieć miejsce, żeby się nam wprowadzali nasi mieszkańcy. Został jakiś tydzień do kolejnego kroku milowego. Oczywiście tydzień w tej grze. W czasie gry. Widzę, jak energia elektryczna jest produkowana. O, tu widzimy szkołę. Pojemność szkoły 300, uprawnieni 213, także spełniamy te wymogi. Stan zdrowia, chorzy 25, średni stan zdrowia 66. No, dobrze, niech tak na razie jest, ale tu też nas czekają wydatki. Jest! Kolejny etap, kolejny krok milowy. Budynki się odblokowały. Jakieś osiągnięcia tam zostawmy to na razie. Dzielnice możemy tworzyć. O! Możemy stosować przepisy. I to są fajne rzeczy, które naprawdę inne gry tego nie miały. Na przykład, co możemy teraz robić? Możemy sobie tworzyć dzielnice. Tu jest taki przycisk dzielnice. I o co chodzi? Zaznaczamy sobie. O! Malujemy sobie obszar w ten sposób.
I to jest jakby osiedle. Jakby taki widok z góry, to jest osiedle, powstaje. Tu możemy tą przemysłową strefę też sobie jakoś nazwiemy. O. Tu możemy sobie zrobić tak. Tu będzie granica tych osiedli, jak gdyby. Wzgórze Oksywie, pagórki Brentowo. Niech tak to sobie będzie. O co chodzi? Czy to jest tylko estetyczny taki przepis? Nie. To się później przyda. Będziemy mogli konkretne przepisy stosować dla konkretnych dzielnic. To jest fajna rzecz. Mam odblokowane też kolejne budynki. Policja i straż pożarna. Warto to zbudować. Zrobimy to sobie gdzieś może tutaj. Chociaż to są te przemysłowe strefy. O, może tutaj. Najbardziej narażone na... Niech to tak będzie. I policja. Policja znowu z kolei zrobimy tak, żeby jednak zasilała tych mieszkańców najbardziej. Może gdzieś tutaj. O, niech jest. To nam to spowoduje oczywiście wzrost zadowolenia. O to mi też chodziło. W panelu tutaj dodatkowo pojawiły się też obsługa. Jeżeli jakiś budynek będzie tak jak wcześniej z tym prądem i tą wodą mało wydajny, mogę zwiększyć nakłady na niego, co spowoduje, że... co spowoduje, że będziemy mogli więcej z tego korzyści czerpać. Na razie mam nieodblokowane te większe rzeczy. Tutaj będziemy mogli budować bloki takie mieszkalne, ale 8000 mieszkańców. Tutaj jeszcze potrwa chwilę. Edukacja. Tutaj za mało pieniędzy. Statuło zakupów. Statuło zakupów 10 tysięcy. Tu są takie budynki specjalne, które będą się odblokowywały z biegiem czasu. Na razie jest w porządku. Rozwijamy się pomalutku. O, tu widzę, że brak. Tu jest jakiś problem znowu z wodą. O. Rozwijamy się powoli, nieagresywnie. Właśnie o to mi tutaj chodziło. Nie chcę po prostu... Też patrzę, zwracam uwagę na bilans. Ja mogę wziąć pożyczki. Tu są na panelu... O! Pożyczki. Mogę dwie pożyczki wziąć. 20 tysięcy i 60 tysięcy. No to oczywiście powoduje koszty wyższe i łatwo tam potem wpaść w pułapkę taką. Ale to za chwileczkę. Podatki możemy regulować również. Na razie zostawię tak, jak jest. Możemy nim troszeczkę tą kasę naszą reperować. Te przepisy, o których już mówiłem wcześniej, o co w tym chodzi? Na przykład zaopatrywanie w czujniki dymu. Możemy zapewnić mieszkańcom czujniki, co zmniejsza ryzyko pożaru, ale jest też utrzymanie, więc nam wskoczy wtedy koszt utrzymania. Na razie tego nie będę robił. No, zbudowałem tą straż, mam nadzieję, że sobie poradzą. Jak będzie wybuchało dużo pożarów, to tutaj po prostu sprowadzę ten przepis. Na razie jednak się przed tym wstrzymam. Jest tutaj wprowadzany oczywiście ryb też dobowy, więc mamy noc, który bardzo fajnie wygląda teraz. Jeszcze tutaj w tych strefach, takich dzielnicach, tych osiedlach możemy na przykład tworzyć, żeby ten obszar strefy, na przykład tutaj przemysłowej, był na przykład przemysłem rolniczym lub ogólnym. Tu są jeszcze jakieś inne zablokowane, górniczy, o i naftowy lub leśny. Nie wiem, czy tu jest tyle drzew, aż żeby ten leśny powstać. On jest najbardziej ekologicznym tutaj takim przemysłem. Tak ten nasz, o, wygląda miasteczko. Bardzo ładnie. Taka wioska. 1000 mieszkańców. No to już takie malutkie miasteczko się robi. Miniaturowe. Jest tutaj zapotrzebowanie na kolejne domki. Proszę bardzo. Mam tu już przygotowane tereny. I też troszeczkę na handel. O, w ten sposób. Odblokujmy to. Takie mieszkańcy się tu wprowadzają ładnie. Klikamy na domek. To są takie etapy rozwoju kolejnego domu. To się wiąże z ilością zamieszkałych go osób i również z takim wyglądem zewnętrznym. Ten domek tak się rozrasta fajnie. O, tak to ładnie wygląda. Słońce wschodzi. O, coś tutaj się dzieje. Budynek płonie. Zobaczmy, gdzie nasza straż. Straż jest tam daleko. Nie mam tyle środków, żeby zbudować jeszcze jedną straż. Tutaj ewidentnie nie ma zabezpieczenia odpowiedniego. Dlatego też wezmę pożyczkę. Wezmę sobie pożyczkę, tą mniejszą. I zbuduję tą straż. Straż ogniową. Zbudujemy też z tej strony. O, może gdzieś tutaj. To nam spowoduje, że będzie bardziej bezpieczne nasze miasto. Nie ma co na bezpieczeństwie oszczędzać. Tu jest policja. I czekamy. Rzucę jeszcze okiem, jak to wygląda
w następnym kroku milowym 1400 to niewielkie miasteczko. Tu mogę też kolejne przepisy wprowadzić, pojawią też się nowe drogi i parki i place, to też się na pewno przyda. Przestępczość jest niska, z porządku. Wysypisko. Wysypisko jest też tutaj, rozwija się prąd. Jest zapas ogromny. Ścieki. Na razie pokrywam wszystko i rozrabiam, że daję radę. Teraz tak, zwiększymy sobie zakres tych pagórek tego naszego tutaj osiedla pierwszego takiego. Niech oni są też w zasięgu ładnie. O, jest burza. Burza w grze oczywiście. Prawdziwy opad. Można też wyłączyć te efekty pogodowe, ale niech sobie są. To nie przeszkadza to. Dobrze. Ilość mieszkańców cały czas rośnie i o to chodzi. I o to chodzi. I utrzymujemy pozytywny bilans dochodowy. A to jest tutaj bardzo ważne w tej grze, bo tutaj łatwo jest przesadzić. O, mamy też, widzę, potrzebę, dużą potrzebę usług. Zrobimy tutaj jeszcze coś. I tu może zrobimy sobie, tu jest droga taka gruntowa. Ale nie jest powiedziane, że przy drodze gruntowej też jakieś usługi nie mogą powstawać. Nawet na wsiach takie rzeczy są. Co tu jeszcze mamy? O! Możemy też każdą drogę sobie ulepszać do wyższego poziomu, oprócz tej drogi gruntowej. Ona już jest taka maksymalnie w tym momencie. Koszt rozbudowy. Tutaj widzę, że coś się może by udało zrobić. Taka droga gruntowa powoduje też, że korki się będą robiły. Ale zróbmy tutaj tą taką drogę. O. Zmieńmy tą drogę gruntową. Miasto się rozwija, więc stać na zrobienie drogi. Więc jednak to zróbmy. Tutaj znowu nie ma wody, ja wiem, już to robię. Już jest to stworzone. I tu będzie też fajnie zrobić sobie jakieś mieszkania. O! I usługi. Zobaczmy, jakie tu usługi w naszym mieście są. Co tu mamy? Ogólnospożywczy, taka żabka. Sklepik, drogeria, sklepik. Bardzo fajnie. Tu też coś buduje. Sklep Cichy Zakątek. Też drogeria. Niech jest. Przemysł też się rozwija, funkcjonuje normalnie. Bardzo fajnie. O, nasze miasteczko z góry wygląda już jak prawdziwa taka mieścinka. O, burza się utrzymuje. Widać tygodniami leje deszcz w tym świecie, ale niech tak jest. Fajnie to wygląda, muszę powiedzieć. I to jest dopiero początek tej gry. Tutaj za chwileczkę dojdzie naprawdę wiele fajnych rzeczy. Takich jak na przykład możemy komunikację robić, będziemy przystanki wyznaczać, które będą regulowały nasz tutaj ruch lokalnie. A później jeszcze wiele, wiele więcej rzeczy. Tu pokażę jeszcze cały ten świat. O, możemy kupować obok te obszary. I to jest to, że naprawdę tutaj nie musimy się ograniczać do jakiejś zabudowy takiej ciasnej, żeby tworzyć dowolne miasta, nie martwiąc się, żeby maksymalnie wykorzystać teren. Możemy rozbić rozległe miasta. Naprawdę fajna, fajna rzecz. Chyba najbardziej rozbudowana z tych gier tego typu, jakie wyszły do tej pory i też naprawdę dopracowana. Ma oczywiście swoje wady, ale jeżeli ktoś tutaj się w to zagłębi, to naprawdę fajne rzeczy może osiągnąć. Ja do tej gry jeszcze wrócę. Zobaczę, jak tam będzie oglądalność na YouTubie, chociaż ja tak to będę grał, więc pewnie te odcinki co jakiś czas się będą pojawiały. Na razie to tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że zachęciłem was do tej gry. No i tyle. Hej, cześć.